Podręcznik multimedialny różni się co nieco od podręcznika normalnego. Ten normalny, drukowany jest no, znany od wieków, od momentu, kiedy Gutenberg wynalazł druk. Nauczyliśmy się robić książki, pisać książki i przygotowywać je w sposób taki, aby ułatwiał kształcenie, aby ułatwiał zrozumienie materiału. Tym się może różni podręcznik od normalnej książki czy od monografii naukowej, że używa trochę innego języka i trochę innego sposobu prezentacji materiału, tak aby student łatwo poruszał się w nim bez problemów. Tu będziemy mówili o podręczniku multimedialnym, czyli o zupełnie innym albo prawie innym podręczniku. Czym posługujemy się w tym procesie kształcenia przez internet? Ten podręcznik multimedialny jest właśnie jednym z narzędzi. Otóż podstawowym narzędziem tej e-edukacji tak zwanej jest komputer. Komputer jest no, niezwykle uniwersalnym narzędziem, który pozwala na bardzo wiele. Tu jest lista takich czynności, które on pomaga studentowi robić, mianowicie pisać, rysować, zapamiętywać, drukować teksty, rysunki, czytać, słuchać, bo można i słuchać, można oglądać. Dalej można prowadzić obliczenia symulacyjne, dalej można łączyć się z internetem, wysyłać pocztę, odbierać pocztę i masę jeszcze innych rzeczy. Komputer jest narzędziem właściwie w tej chwili każdego studenta, niezależnie od tego, na jakim kierunku studiuje. Czy są to nauki techniczne, czy budownictwo, czy filozofia. Drugim takim narzędziem edukacji jest internet. Jest to narzędzie uniwersalne transmisji informacji z miejsca do wielu miejsc. Może on służyć do transmisji do studenta wykładów, komentarzy, objaśnień. Może łączyć studenta z biblioteką elektroniczną i tym samym z ogromną ilością rozmaitych innych pozycji, książek itd., itd. Dostarczać mu testy, zadania, ułatwiać dostęp do archiwum zdjęć, do dokumentacji i do wielu, wielu jeszcze innych rzeczy. A poza wszystkim też internet pozwala na prowadzenie na odległość eksperymentów laboratoryjnych i na projektowanie, to znaczy wykorzystywanie gdzieś oddalonego od studenta komputera z jakimś bardzo profesjonalnym oprogramowaniem, na przykład do obliczeń wytrzymałości mostu, czy też transmisji sieci telekomunikacyjnej. Jeszcze do tej pory nie poznaliśmy wszystkich możliwości internetu, co on może i jak nam będzie służył, ale uczymy się go intensywnie. Kolejnym ważnym takim narzędziem studenta są dyski. Dyski CD, DVD zastępują właściwie podręcznik drukowany w sensie fizycznym, ale też mogą zawierać dużo więcej niż to, co zawiera podręcznik, zresztą będziemy o tym mówili. Całe nagrane sekwencje filmowe, wykładów, urządzeń, eksperymenty nagrane, archiwa zgromadzone, dokumentów, aktów prawnych, wreszcie programy komputerowe. Jak widać z tego, jest to narzędzie bardzo ciekawe, w tej chwili bardzo drogie w przygotowaniu takiego materiału, natomiast niezwykle tanie w powielaniu, dużo tańsze niż powielanie książki. W związku z tym dyski CD, a za chwilę DVD będą bardzo popularnymi no, podręcznikami właściwie studenta, pomagającymi mu w procesie poznawania wiedzy. I teraz jedna tylko z sieci, sieć asynchroniczna oparta o internet. Otóż wygląda to bardzo prosto, jest sieć telekomunikacyjna, gąszcz połączeń, student i wykładowca nie muszą o tym nawet wiele wiedzieć. I jest portal edukacyjny z serwerem, rozmaitymi dostępnymi tam danymi. Tam mogą być podręczniki umieszczone, całe materiały dydaktyczne, miejsca pracy wykładowców itd., itd. I gdzieś po drugiej stronie sieci, o ile słowo po drugiej stronie jest właściwe, są rozlokowani studenci, którzy na jakiś czas, w określonym przez siebie czasie i miejscu, do tej sieci się podłączają i łączą się z portalem. Jakie narzędzia używa podręcznik multimedialny? Otóż narzędzia tradycyjne podręcznika drukowanego na papierze, no to wiemy jakie są, wszyscy to znamy. To jest tekst, to są fonty, to są pogrubienia liter rozmaitej wysokości, litery możemy oczywiście używać, kolor też, chociaż najczęściej podręczniki ciągle drukowane są z użyciem koloru czarnego na białym tle.
dalej wzory, rysunki, zdjęcia i rozmaite manipulacje kolorem, to wszystko możemy robić i robimy już w niektórych podręcznikach, ale także to wszystko możemy robić na ekranie komputera. Ale możemy robić coś więcej. Otóż możemy dodawać do podręcznika rozmaite komentarze, wywoływane komentarze pisane, komentarze nagrane audio, całe sekwencje filmowe rozmaitych sytuacji, łącznie z wykładami i tak dalej, wmontowane do podręcznika. Rozmaite animacje rysunku, które ułatwiają zrozumienie złożonych jakichś struktur, schematów. Taki schemat może na oczach studenta być budowany, tak jak jest zresztą przez profesora przy tablicy, że tak powiem, rysowany czy objaśniany i kolejno z komentarzem i z obrazem. Wszystko to podane studentowi może mu bardzo ułatwiać zrozumienie materiału. Dodatkowe linki, czyli połączenia z innymi partiami materiału, a wręcz z materiałami umieszczonymi na innych serwerach i tak dalej, i tak dalej. To są proste narzędzia multimedialne, ale są jeszcze i bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak generatory testów, które się tam pojawiają w odpowiednich miejscach materiału podręcznika. Dalej symulacje są używane przez autorów podręczników przedmiotów ścisłych, jako ilustrację pewnych przebiegów, efektów. Zwykle autor wybiera 2 czy 3 przykłady, jeden krańcowy, drugi też krańcowy, trzeci gdzieś tam między nimi i ilustracje pokazują studentom, co się dzieje, jeżeli jakieś warunki przebiegu tego efektu się zmieniają. Otóż symulacja lokalna umieszczona na podręczniku studenta, podręczniku multimedialnym, może dać mu swobodę wyboru warunków i swobodę rysowania rozmaitych przebiegów, rozmaitych charakterystyk. Może sobie obrazować bardzo złożone sytuacje, których nie sposób na jednej stronie książki studentowi pokazać. Dalej może korzystać z symulacji na odległość, połączyć się z serwerem i przeprowadzić bardziej złożone obliczenia. Wreszcie może podręcznik zawierać eksperymenty symulowane, robione na niby, ale jakby obrazujące rzeczywisty eksperyment laboratorium i wreszcie może połączyć się z rzeczywistym, realnym laboratorium i tam zmierzyć parametry jakiegoś urządzenia elektronicznego czy telekomunikacyjnego, czy przeprowadzić eksperyment fizyczny. To wszystko możemy dołożyć do podręcznika, do tych tradycyjnych elementów, takich jak testy, wzory, rysunki, definicje, twierdzenia itd., itd. Omówimy sobie teraz strukturę podręcznika, taką strukturę, jaką w Ośrodku Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej opracowaliśmy. Ma ona jakby kilka głębokości, ta struktura. Otóż student, otwierając podręcznik, wchodzi do takiego zestawu tematów, gdzie mieści się w tym zestawie słowo od autorów, dalej jak zaliczany jest przedmiot, w jaki sposób będzie przedmiot prowadzony, jak posługiwać się tym podręcznikiem. Tam między innymi są wymagania na komputer, który student, że tak powiem, powinien mieć, że jego komputer powinien być co najmniej tak dobry, jak te wymagania mówią. Wreszcie duża grupa jednostek lekcyjnych, właściwa treść podręcznika. Te lekcje, te jednostki lekcyjne są w formacie HTML. Jest to taki format, który pozwala zwykłymi przeglądarkami internetowymi poruszać się i nawigować po materiale. Dalej te same wykłady w pasywnej postaci, w tak zwanym formacie PDF. No, specjaliści wiedzą, o co tu chodzi. Format ten pomaga wydrukować niektóre partie materiałów. Czasami jest to stosowane. Wreszcie rozmaite dodatki, tabele wyników, no, dodatkowe literatury, artykuły i tak dalej, publikacje. Oprogramowanie, które może być użyteczne, jest też dodawane. Razem mamy tutaj w tym spisie bardzo wiele takich działów, o nieróżnej zresztą objętości, z których, jak mówię, jednostki lekcyjne są najważniejsze, bo tam są podstawowe wykłady. I teraz wchodzimy w te jednostki lekcyjne. Tych jednostek lekcyjnych jest 8, 10, kilkanaście, podzielone są na rozdziały. Te jednostki lekcyjne charakteryzują się tym, że zawierają materiał, nie sam wykład, bo tam są i zadania, i problemy, ilustracje, obliczenia i tak dalej, odpowiadający pracy mniej więcej 4-5-godzinnej studenta. Tak ten materiał został podzielony. Specjalnie tak, aby no, takie kwanty
przygotować do jakby to jednorazowej konsumpcji, tak można powiedzieć. Otóż teraz trzecia kolumna pokazuje nam, co wewnątrz takiej jednostki lekcyjnej się mieści. Jakieś wprowadzenie, które mówi o tym, co trzeba wiedzieć, nim się przystąpi do studiowania tego materiału. Główny nurt wykładu, za chwilę do niego dojdziemy. Zadania rozwiązane i do rozwiązania, słownik pojęć wprowadzonych w tej jednostce, bibliografia dostępna i ewentualnie wspomagająca ten materiał. Czyli znowu cały szereg rzeczy o nierównej objętości, których wykład oczywiście jest rzeczą najważniejszą i najdłuższą. I przejdziemy teraz do tego, jak taki wykład jest zbudowany. Otóż są rozmaite style prowadzenia wykładu. Najczęściej wykład jest prowadzony w stylu tak zwanym narracyjnym, pod tytułem opowiedz im o tym. I tak zwykle są wykłady robione. Ale czasami wykłady prowadzone są trochę inaczej, zaczynają się przykładem, prawda, a potem są jakieś generalia opowiadane, wyciągane na podstawie tego przykładu. Właściwie narracja jest stylem podstawowym i nie ma powodu od tego tutaj odbiegać. Chociaż wykładowca ma tu rozmaite możliwości. Z punktu widzenia nawigacji studenta, który się powinien po tym materiale wykładowym tej jednej jednostki lekcyjnej poruszać w jakiś sposób świadomy, to podzieliliśmy takie materiały, znaczy ten materiał wykładowy na segmenty. Czasami są jeszcze jakieś podpunkty wewnątrz tego segmentu, ale w sumie razem długość takiego wykładu mierzymy jakby w ilościach ekranów. Ile takich ekranów powinno być? No nie więcej niż kilkanaście ekranów. Cały ten materiał nie powinien być dłuższy. Ale to tak w pierwszym przybliżeniu. Otóż to, co student widzi na ekranie, w zasadzie przypomina na pozór książkę. Widzi tekst, widzi fonty, te tradycyjne narzędzia, widzi wzory, widzi rysunki i teraz wplecione są do tego tradycyjnego przedstawienia materiału, dojścia czy wyjścia, czy połączenia z komentarzami pisanymi, z komentarzami nagranymi dźwiękowymi, animacjami i tak dalej. Struktura książki z natury rzeczy jest liniowa. I tak ją każdy autor robi. Tak to zostało nazwane. Strona po stronie. I trzeba to czytać jednym ciągiem. Czasami jakiś przypis na dole jest maleńkim odstępstwem od tej struktury liniowej. Otóż my zaproponowaliśmy strukturę gałęziową, tak ją nazywamy. Chociaż właściwie ta struktura wykładu przypomina trochę może coś, co kiedyś nazywa się jodełką. Mianowicie jest główny nurt wykładu, od segmentu do segmentu, od punktu do punktu, przypominający w zasadzie obszerne streszczenie. I w pewnych momentach mamy połączenia, używamy tak zwanego hipertekstu, do wywoływania komentarzy pisanych, do wywoływania komentarzy mówionych, plików filmowych, mamy także dodatkowe animacje wywoływane, ale całe fragmenty tekstu, na przykład wyprowadzenia złożonych wzorów, są wyprowadzone poza strukturę główną wykładu jako dodatkowe. Ich wprowadzenie do jednego ciągu liniowego powoduje pewne, że tak powiem, komplikacje. Raz zwykle to jest czytane przez studenta, a potem powtarzanie materiału powoduje tylko zżymanie się na obecność takich przydługich wyprowadzeń. Żeby ich nie unikać, są dołączone jako dodatkowe elementy wywoływane jednym kliknięciem. Otóż ta struktura może na tym rysunku nie przypomina jodełkę, ale jest właściwie czymś właśnie takim. Jest główny nurt, główny pień wykładu, jak mówię, przypominający obszerne streszczenie i cały szereg dodatkowych materiałów dołączonych z boku, wywoływanych na życzenie studenta. Wśród nich mogą znaleźć się jakieś symulacje, gdzie po określeniu jakiegoś efektu, opisie tego efektu, student może wywołać sobie odpowiednie narzędzia obliczeniowe i oglądać, jak przebiegi, jakieś charakterystyki będą wyglądały. Może też wywołać jakiś eksperyment, połączyć się z laboratorium i taki eksperyment przeprowadzić. Ten eksperyment ma potwierdzić właśnie te główne zależności i wywody wykładu. Taka struktura jest właściwie dosyć oczywista, ale należałoby ją jeszcze potem chyba wielokrotnie wypróbować,
gdyż dla każdego wykładu, dla każdego przedmiotu, dla każdego działu trochę proporcje między materiałem umieszczonym w głównym rdzeniu, a materiałem dołączonym będą inne. Trudno tutaj znaleźć dla wszystkich przedmiotów jedną receptę, która by pokazała, jak to należy robić. Na koniec zwykle umieszczany jest generator testów, umieszczane są testy, aby sprawdzić, jak student opanował materiał. Tak wygląda wykład, który my przygotowaliśmy, taki pewien szablon, pewną strukturę wykładu. No, gdzieś poza tym głównym nurtem znajdują się zadania, słownik pojęć, o którym już mówiłem, spis bibliografii do danej jednostki lekcyjnej. Uzupełnia to właśnie materiał jednostki. Co chcemy zrobić, a czego jeszcze w tym momencie nie mamy? Mianowicie nie umiemy robić eksperymentów na odległość. Jeszcze żaden z naszych podręczników takiego eksperymentu nie ma wprowadzonego. Nie mamy też opanowanych narzędzi symulacji na odległość. To są narzędzia w zasadzie oprogramowania. Jesteśmy właściwie na wyciągnięcie ręki od tego. W krótkim czasie potrafimy przygotować odpowiednie narzędzia i wtedy wykładowcy wprowadzą te elementy do swojego wykładu. Tak wygląda podręcznik multimedialny, który już w tej chwili jest przygotowywany przez autorów wykładów oferowanych studentom w ośrodku kształcenia na odległość. No, te wszystkie narzędzia są znane dopiero od niedawna i autorzy podręczników drukowanych nawet nie mogli marzyć o ich użyciu. A podręczniki multimedialne na to, na użycie, na przygotowanie takich narzędzi pozwalają. Dziękuję bardzo.